słuchajcie. Czasy się zmieniają. Zwłaszcza czasy dla mężczyzn. Białych mężczyzn. Heteroseksualnych mężczyzn. I mężczyzn, którzy jedzą mięso. Jako, że ten program nie tylko ma wzruszać i bawić, ale ma być też bardzo naukowy. To przyniosę tu broszurę. Dlaczego warto jeść wieprzowinę? Wydaną przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego. Na to idą pieniądze, proszę Państwa. Jak dawno temu ojciec zabrał mnie do masarni. Powiedział: synu, ty stąd jesteś. Nie mówię, czy kościana tam mleko robi tak naprawdę. Nie. W każdym razie, co się stało z tymi czasami? Co się stało z tymi prostymi czasami, gdzie mężczyzna po prostu jadł mięso, pił browara i wszystko, na teraz wszystko jest glutenowe, bezglutenowe, wszystko jest plastikowe, wszystko jest jakieś tam. I ta dziwna bluesowa piosenka. I da, chciałem, przeczytajcie, zapoznajcie się, proszę bardzo. Bardzo ważne, bardzo ciekawe opracowanie. No o to chodzi, przecież chcemy zmieniać ludzi tutaj. To być może być wieczór, który zapamięta na zawsze. Jako wieczór, w którym wróci do mięsa. Jest piosenka, którą mam zagrać. Nazywa się Jem Mięso Często. Jestem facetem, który lubi chlać. Czasem nawet lubię spać i je mięso często. Stałem rano, gacie nałożyłem, zjadłem cebulę i się położyłem i je mięso często. Potem wstałem, później wyszedłem, zjadłem cebulę i doszedłem i je mięso często. Mięso często, ja jem mięso, mięso często, ja jem mięso. Mięsiście, rzęsiście, będzie dziś mięsiście. Kupiłem browara i usiadłem, kupiłem cztery złapki, spadłem. Je mięso często. Może chcesz mi dać brokuły, nie odmówię. Lecz jak zaraz chcesz mi dać za łatę, ktoś mnie wkurzy, bo je mięso często. Jako że znowu niestety muszę, potrzebuję rąk, ponieważ jak mówię, ten program nie jest jakimiś emocjonalnymi kłopotami. To jest bardzo edukacyjny i bardzo naukowy program. To jest królik. Znaczy, to jest... To jest kurczak. To jest kurczak. Elvis się nazywa, tak to nazywamy. W ogóle instrumentem muzycznym, jakby ktoś chciał. Nie pij go! Żeby go lać o tył, tak to działa. W zasadzie, kurczak Elvis. Żeby wam coś pokazać, nie wiem co. Robimy mały eksperyment, w czasie którego ja spytam cię kurczaka i on odpowie mi coś i nauczyłem się coś na temat kondycji naszej cywilizacji. Chyba. Hej ty! Jesz mięso? Nie jadam przyjaciół swoich zwierząt. Na co ja? To spadaj! O, Kasia złapała. I teraz kontynuując. Co tam łączy? Kontynuując nasz eksperyment, widzę pewnego przystojnego młodego człowieka na publiczności.
i który też tak się składa, że ma mikrofon. I ja mu to samo zadamy to samo jazzowe, naukowe, rock'n'rollowe pytanie. Czy dowiemy coś na temat życia? Hej, ty! Jesz mięso? Pewnie, jadam często. Mięso jest często? Nie, nie, mięso często. Zbyszek krzyknął, Łatek sprzeknął, Tomek beknął, Władek beknął. My jemy mięso często. Cześćka żona pracuje w mięsnym, Antek jest tam gościem częstym. My jemy mięso często. Mięso często jemy mięso, mięso często jemy mięso. Co? Mięsiście, rzęsiście, będzie dziś mięsiście. Chcecie wołowiny? Wołowina! Chcecie mięsiny? Cięcina! Chcemy wieprzowiny? Wieprzowina! Chcemy maliny? Nie! Czemu? Bo jemy mięso często. Uwaga, teraz będziemy śpiewać. Mięso jemy często. Mięso jemy często. Mięso jemy często. Mięso jemy często. Wszyscy mogą dołączyć właściwie. Mięso jemy często. Mięso jemy często. Wieprzowina, wołowina, cielecina, wieprzowina, wołowina, wołowina, cielecina, wieprzowina, wołowina, wołowina, cielecina, wieprzowina, wołowina, cielecina, wieprzowina. Mięso jemy często. Mięso jemy często. Daję mięso często, daj mi mięso często. Wołowinę, cielecinę, daj mi ją jako dziewczynę. Daję mięso często, daj mi mięso, mięso. Wołowinę, cielecinę, daj mi ją jako dziewczynę. Bo jemy mięso często.